Zobaczymy, czy się potwierdzą zdolności akrobatyczne naszego dziecka, tak jak ja podejrzewałem go zawsze o to, czy się nie potwierdzą. No jak na razie idzie nieźle. Szczerze mówiąc nie wiem, czy pan trener wie. No to teraz pewnie wie, jak będzie widział coś na naszym kanale. Przy okazji zapraszam do subskrypcji. Ale kontynuując wątek, nie wiem, czy pan trener wie, że obecnie trenuję, udzielę lekcji, bądź co bądź, 11-letniemu potrójnemu mistrzowi województwa pomorskiego z karate Kyokushinka. Wow. Jezu, skakanie na jednej nodze. Moja być może początkująca osteoporoza spowodowałaby takie skoki. Być może spowodowałoby pęknięcie czegoś w kolanie, nie wiem. Oh my god. Szczerze to mi się wydaje, jak mówiłem, boli od samego patrzenia. To jest ten, ile kondycja Igora wytrzyma to skakanie, bo widzę, że już puchnie. Treningi z panem Markiem Wiluszem przy okazji polecamy. Pozdrawiamy. Karate Rumia, karate Kyokushin, nie wymyśliliśmy karate. No te treningi są bardzo wyczerpujące. A trzeba brać pod uwagę, że to jest też dziecko. Zobaczymy, ile to dziecko wytrzyma. Bo biegać za piłką to potrafi dosyć, że tak powiem, intensywnie. Natomiast no, zobaczymy, ile mu tutaj powera starczy na Jump City. Second stage. Drugie podejście.
Nie wiem, gdzie to w tym aparacie jest mikrofon, ale widzę, że mnie bardzo słabo słychać. Co chciałem powiedzieć? No, w karate też mamy swoje rozgrzewki, ale widzę, tutaj te rzeczy są podobne. Natomiast przed samymi skokami, jak widać, tutaj wymaga rozciągnięcia, ponaciągania pewnych innych mięśni. To powinno Igorowi dobrze pójść, bo to są przymiarki do szpagatów. Nieźle, w tempo widzę. Yeah.
To ja drugiej godziny nie biorę, bo generalnie mam troszkę dość, tak poobcierałem. Przy okazji o to mam załamanie przepisów BHP. To znaczy wszędzie piszą i mówią, żeby ściągać łańcuszki, tak? No i co Janusz robi? Janusz oczywiście nie ściąga łańcuszka, no i ma obcierkę. No, tak dla wszystkich tych, którzy mają łańcuszki i nie ściągają, tak? No to polecam jako inspektor do spraw PHP, między innymi również, polecam serdecznie ściągać, tak? I sytuacja wygląda tak, że Igor poskakał sobie dzisiaj godzinkę sam, rekreacyjnie, a w tej chwili wzięliśmy mu na godzinkę trenera personalnego. Zobaczymy, czego się nauczy, bo na pewno się czegoś nauczy. Kwestia, jak szybko będzie wchłaniał, tak? Jak bardzo podatnym będzie materiałem. No i czas start. No, a ja tu mam sobie taki zajebisty komfort. Patrzę sobie na nich. No i już się męczę od samego patrzenia, tak? Także myślę, że tak po 45 roku życia to preferuję zdecydowanie zawód reportera, komentatora, nie wiem, youtubera. Mamy 10 subskrypcji. Wow, nie wiadomo, co to kiedyś będzie. No, co jeszcze? Aha, bardzo podoba mi się kanał, ostatnio mi się podoba, tak, pani Joanny Gruszeckiej. Pozdrawiam. Obserwuję regularnie. Nawet ostatnio dałem jedną łapkę do góry. Mam nadzieję, że to będzie docenione. No, dla naszego pierwszego hejtera. Specjalnie to, co było żenujące. No, to specjalne pozdrowienia dla pana Mariusza Kudzianowskiego i dla pana Popka. Oczekiwaliśmy więcej. Ale panowie, super wyglądacie i mamy nadzieję, że się jeszcze zmierzycie ze sobą. Wyglądało to fajnie, pan Kudzian w kondycji rewelacyjnej, pan Popek też wiele zrobił. Rewelacja, fajnie było to oglądać. Pozdrowienia. No, to sytuacja mamy dzisiaj tak, że mamy dzisiaj galę KSW. Będzie sobie walczył Pudzian z panem Popkiem. No, jeśli się troszeczkę znam, to Pudzian powinien wygrać.
tak? Zawsze istnieje oczywiście margines błędu polegający na zdarzeniach losowych pod tytułem jeden się nadzieje na drugiego, ale myślę, że pan Popek kondycyjnie nie da rady. No, wierzyłbym, bo jest fajny facet, fajny show, jest medialny i tak dalej, potrafi za sobą, potrafi sobie zjednać ludzi. Fajna rzecz to, co robi. Młodzież się przy tym dobrze bawi. My właściwie też, natomiast no niestety wydaje mi się, że no będzie z tym słabo. Natomiast my dzisiaj mamy lightowy trening. Pan Marek wybaczy, że nie przebieramy się w kimono. Nie ma nawet czasu za bardzo dzisiaj. I robimy przed 10 grudnia, przed komitę robimy sobie tylko te rzeczy, które już umiemy. Nie jedziemy z niczym nowym. Przećwiczymy to, co już potrafi Igor. Dobrze, ale z pozycją walki. O, to jest rewelacja teraz to był. Rewelacja, to masz lewą lepszą w takim razie. Jedziesz 20 na lewą i 20 na prawą. Rewelacja, na lewą nogę masz rewelacyjne. Bardzo dobrze, jedziesz. Bardzo dobrze. Możesz też z dystansu zrobić, nie? Ale niczego nie zmienia. Bardzo dobrze. No prawą masz gorszą w double. Dobrze, dobrze. No musisz trafić jeszcze. Nie, dobrze, dobrze. No nie trafiasz, ale technika bardzo dobra. Nie trafiasz, ale technika bardzo dobra. Staraj się skupić. Jeżeli uderzasz tą krawędzią nogi, to myśl o tej krawędzi nogi. Bardzo dobrze. Myśl o tej krawędzi nogi myśl właśnie. Dobrze, bardzo dobrze. Myśl o pięcie, jakbyś miał piętą uderzać. Bardzo dobrze, napięcie. Dobrze. Spróbuj z lekkim podskokiem może. Bardzo dobrze. To ci lepiej wychodzi i to jest szybsze. To jest szybsze. Te podskoki w walce o... Bardzo dobrze. Pamiętaj o gardzie i z lekkim podskokiem to rób. A, widzisz? Dodajesz dynamiki, dodajesz podrzut i jest dużo lepiej niż z pełnej stopy. Nie? Także podskoki są bardzo dobrze. O, rewelacja. Zobacz, jak mały podskok potrafi wiele zmienić. Bardzo dobrze. No to wchodzi, chłopie. No, rewelacyjny, bardzo dobrze. Ile naliczyłeś? Chcesz przerwę czy nie? No. Przerwa 3 minuty. Dobrze. Dobrze. Teraz double kick. I drugi. No, klasyka. Gotówka w głowę. Tu musi być dynamika. W kajtenie ważna jest dynamika. Dobrze. Zbliż się do tego trochę bardziej. I skręć w dół. O, to jest to. No dobra, to będzie blokowanie. Akcja garda. Jedziemy. Garda. Nie będę cię nogą naparzał. Niżej łokcie. Dobrze. O, prawa ręka bardzo dobrze ci pracuje. Tu łokcie, blisko siebie. Blisko siebie łokcie. Dobrze. Tu. Bardziej skulasz. Wiesz, o to chodzi. Dobra. Nie szybko, dokładnie.